słuchajcie, daliście z siebie 150% i odpadliście. No? No więc jak to wytłumaczyć? Ktoś musiał, tak. Dobra, mówiąc wprost, jest mi bardzo przykro. Myślałem, że ta przygoda potrwa dłużej, bo bardzo ciężko pracowałem na mój brak talentu, bo ja startowałem od totalnego zera. Dzisiaj dałem z siebie wszystko, nie miałem ani jednej pomyłki. Bardzo mnie to cieszyło i cieszy dalej. I bardzo dziękuję Hani za to, że była ze mną i naprawdę to jest wspaniały człowiek i wprowadziła wiele światła do mojego życia, nawet bardzo dużo. No, ja tak samo czuję. No kurczę, to jest taki program, no niestety. My jedyne, co możemy zrobić, to zatańczyć. Tak, uważam, że tak. Zatańczyliśmy naprawdę bardzo fajnie, no a reszta to już nie była, ani ocena jury nie jest w naszych rękach, ani ocena przez widzów nie jest w naszych rękach, no to o tym nie możemy dyskutować. Nasza robota była wykonana, uważam, bardzo dobrze. Tak. Ale zgadzacie się na przykład z ocenami jury, tutaj z ocenami pani Iwony? Nie. Znaczy moim zdaniem nie, moim zdaniem ta czwórka była bardzo surowa i bardzo niesprawiedliwa. Ja też uważam, że ta czwórka była za niska, no ale to jest subiektywne zdanie, tak każdy jest. Ma, ona siedzi tam i ma prawo dać nam czwórkę, trójkę, dwójkę. Trzeba to akceptować, bo taki jest program, takie to jest zasady. To jest show, tak. Więc no, co my możemy więcej powiedzieć? Znaczy ja wam powiem jako widzka, bo jestem tu od pierwszego odcinka i tutaj mamy taką swoją ekipę, z którą oglądamy i tak dalej, że wy naprawdę dzisiaj świetnie zatańczyliście. Tak. No ja byłam, Filip, w szoku, wiesz, to znamy się nie od dziś. Tak, ja też byłem w szoku. Ja wiesz, mam nadzieję, że to było widać, że ta radość po tym tańcu, To nie było, wiesz, to nie było udawane, bo to była taka naprawdę szczera, prawdziwa radość, że coś wyszło, coś się udało, co jest bardzo trudne, bo ten układ był bardzo trudny. I w ogóle sam taniec jest bardzo trudną sztuką, szczególnie kiedy rywalizujesz z ludźmi, którzy tańczą jak tancerze klasy S. No przecież niektóre gwiazdy tańczą od pierwszego odcinka, także to jest wow, nie? Ja na to wszystko musiałem zapracować, wygryźć to, wydrapać w trawie, bo nie umiem tańczyć do dzisiaj, ale bardzo się starałem. A co z tą klątwą? No niestety, nieprzerwana. Nieprzerwana. Może trzeci hajzer kiedyś jeszcze zatańczy Jive'a. Tak. No właśnie i zostanie dłużej w programie. Słuchajcie, no ja wam bardzo gratuluję. To była piękna przygoda. Widać było progres. Ale teraz pytanie, co w takim razie na Wielkanoc? No bo rozumiem, że tak to byście tutaj spotkali się na sali treningowej. No mogę? Ale mogę, oczywiście. Mogę, proszę Państwa, 3 kwietnia zapraszam Was serdecznie na otwarcie mojego kebaba. Pracowałem nad nim 2 lata bardzo ciężkiej pracy, szukania smaku, którego nie znałem od 1989-90 roku, kiedy pierwszy raz jadłem donera w Berlinie Zachodnim na dzielnicy Kreuzberg i tak też nazywa się mój kebab Kreuzberg. 3 kwietnia otwieramy się. Wow, a ja planów na święta jeszcze nie mam, bo szczerze mówiąc, no nie zakładałam, że odpadniemy, bo jak tańczysz, to nie możesz myśleć pesymistycznie, zawsze myślę optymistycznie, więc dopiero po live'ie przemyślę, co robimy, bo Jacek dalej tańczy, więc to pewnie. Prawda, ale właśnie mnie to tak zastanawiało, bo jak wy byliście we dwójkę na salach treningowych, to z kim było maleństwo? Z nianią. Róża ma już 1,5 roczku, więc spokojnie mogą mnie na kilka godzin oddawać do niani. Super. Filip, a ty? Bo teraz tak sobie pomyślałam, gdyż mówiłeś, że sporo jednak tutaj ci ubyło, tu i ówdzie, dzięki właśnie między innymi Hani, dzięki tym treningom. No to właśnie, taniec to jest taki świetny sposób chyba na świetną sylwetkę. Tak, rzeczywiście, gorąco polecam, jeśli zastanawiacie się, jak to zrobić, żeby jeść i dalej chudnąć, to faktycznie zapiszcie się na intensywny kurs tańca. Będziecie mieli i radość, bo tańce jest szczęście, będziecie mieli nowy skill, nie będziecie zamulać na weselach, a do tego wszystkiego kilogramy w dół i jeszcze możecie jeść 2 pizze na treningu. Ja tak robiłem. On zamawiał czasami, słuchajcie, 3 kaneloni i potrafił je zjeść i schudł, więc naprawdę... Da się.